I chcę Wam jeszcze powiedzieć coś, co mocno we mnie ostatnio pracuje. I dotyczy to postawy serca w modlitwie, w ogóle skuteczności modlitwy. Przez czystą postawę serca. Przeczytałam Wam fragment z Pisma Świętego. W owych dniach Hiskiasz śmiertelnie zachorował i przyszedł do niego Izajasz, syn Amosa, prorok, i rzekł do niego, tak mówi Pan, uporządkuj swój dom, albowiem umrzesz, a nie będziesz żył. Gdy Hiskiasz obrócił się twarzą do ściany i modlił się do Pana i rzekł, ach Panie, wspomnij proszę, że postępowałem wobec Ciebie wiernie. I szczerze, i czyniłem to, co dobre w Twoich oczach. Następnie Hiskiasz wybuchnął wielkim płaczem. Nie doszło Izajasza słowo Pana tej treści. Idź i powiedz Hiskiaszowi, tak mówi Pan, Bóg Dawida, Twojego Ojca. Słyszałem Twoją modlitwę. Widziałem Twoje łzy. Od to dam do dni Twoich 15 lat. I wyrwę Ciebie i to miasto z ręki króla asyryjskiego i osłonię to miasto. A taki będzie znak od Pana, że spełni Pan to, co rzekł. Chcę Wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o siłę rozpędu tego, że ogłaszamy, że jesteśmy w namaszczeniu w niedzielę, i nie spotykamy się realnie z Bogiem i nie wylewamy przed Nim swojego serca, się zmuszymy. Że wiecie, siła czyni przed Bogiem. Nie spotykajmy się z Nim realnie, to niczego na dłuższą metę nikogo nie doprowadzi. Że stracisz swoje siły. Że sama afirmacja bez realnej modlitwy nic nie zdziała. I Bóg przestanie być wszechmogący w Twoim życiu. Jeżeli będziemy tylko afirmować, ja nie mówię, że to jest złe powtarzać po Bogu. Nie. Absolutnie nie. Ale odnoszę wrażenie, że czasami zaczynamy się modlić bez wejścia w duchową atmosferę, bez uwielbienia Boga. Że rozpędziliśmy się naszą siłą i potencjałem i w pewnym momencie zapomnieliśmy o tym, że otwieramy się na Nim. Chcę powiedzieć, że wstawiennictwo jest swoje sprawy, to 10% z modlitwy. Że celem modlitwy nie jest to, żeby stać się bogatym, tylko to, żeby uwielbić Boga. Jeżeli nie modlimy się realnie przed Bogiem, nie spotykamy się z Nim, to potem wchodzi niewiara. Nie przyjmujemy uzdrowienia. I Bóg przestaje być wszechmogący w naszym życiu. Jeżeli tylko afirmujemy, a nie spędzamy z Nim czasu i Go nie uwielbiamy, to jesteśmy jak ci, którzy się modlą w kościołach religijnych. A religia to śmierć. Pomyśl, kiedy wylewałeś serce przed Bogiem. Za każdym razem, jak miałam jakieś zawirowania, zachwiane, dzwoniłam do Roberta i pierwsze jego pytanie w moją stronę było, kiedy wylewałeś serce przed Bogiem? To On oczyszcza nasze serce. Wiecie, miałam sen, który mnie bardzo poruszył. Widziałam w nim braci i siostry bez rąk i bez nóg, martwych na rozach. A potem widziałam zakonnicę, która jechała na wozie, przewróciła się na moim podwórku i pospała. A ja podnosiłam ją za rękę i mówiłam, obudź się siostro, chodź, przyprowadzę cię do Jezusa. To religia i schemat powoduje, że odcina ręce ludziom. W duchowej rzeczywistości stajesz się kaleką. Przypomniał mi się obraz dzisiaj na uwielbieniu, jak 3 lata temu widziałam człowieka na wózku. Na przystanku autobusowym i podeszłam do niego i był niepełnosprawny, był cały brudny. Był brudny, aż czarny. Od pyłu, z drogi, po prostu był czarny, jak górnik. Pomyślałam sobie, uzdrowię go i przyprowadzę do Jezusa. A on mi mówi, że on jest w kościele, jest nowonarodzony. Bardzo się zdziwiłam. Myślę sobie, to jest możliwe. Wiecie, czego to jest obraz? Chodzenia w religii, bycia niepełnosprawnym i brudnym, bez oczyszczania duszy przez Boga. Jesteśmy w silnym kościele, mamy silne fundamenty. I zapomnieliśmy na chwilę, żeby się na nim oprzeć.
Stawanie na porankach jest dobre. Tak ma być. Ale celem modlitwy nie może być to, że chcemy być bogaci. Ale ma być to, żeby zbliżyć się do Boga i Go wywyższyć, a wszystko inne będzie nam dodane. Ile razy mieliście tak, że myśleliście sobie, że będę się modlił o to, o to, o to. I przychodziliście do Boga i uwielbialiście Go i po uwielbieniu już nie mieliście się o co modlić. To On jest ten, który oczyszcza serce. A jeżeli serce jest twarde i nie wierzy się w Boga Wszechmogącego i się z Nim nie spotyka, to wiara nie jest możliwa, to popadasz we frustrację, bo ogłaszasz 50 tysięcy razy afirmacje, które nie działają. I stajesz się sfrustrowanym chrześcijaninem. A potem popadasz w depresję i w ducha ściśnienia. A potem religia odcina ci ręce i nogi. Trzeba spokutować przed Bogiem i przynieść Mu swoje serce i oprzeć się na Nim. Wiecie, ja jestem mistrzem w ustanawianiu rzeczy. I bardzo lubię torturować i uderzać w diabła, odsuwać i odpychać. Ale przez ostatni miesiąc chodziłam z jakimiś lekkimi dolegliwościami i myślałam sobie, Boże, czemu nie mogę tego od siebie odepchnąć? A kiedy stanęłam w modlitwie przed Nim i zaczęłam jak zwykle ustanawiać rzeczy, to pomyślałam sobie, teraz oszukuję sama siebie. Oparłam się na Nim i wylałam Mu swoje serce. I odpoczęłam w Jego obecności. I przyjął uzdrowienie pośrodowej modlitwy. Taki jest Bóg.